To trudne pytanie, bo wiara wiąże się z życiem, a życie jest sprawą trudną i skomplikowaną. Ale mogę w uproszczeniu powiedzieć, że moja wiara żywi się dwoma elementami. Po pierwsze właśnie życiem, bo życie stawia przed nami pytania, zwłaszcza pytanie o sens. I jaki jest sens życia, skąd wzięliśmy się, dokąd zdążamy, jaki jest sens tego wszystkiego i dobra, i zła, i cierpienia, i śmierci, z jakimi się spotykamy. Śmierć też jest częścią życia, jest konsekwencją nieuniknioną życia. I gdyby nie wiara, to na pytanie o sens tego wszystkiego nie znalazłbym odpowiedzi. I dlatego życie stawia przede mną problem wiary. I jeżeli z wiarą popatrzę na życie i pytanie o jego sens, to życie się jawi jako wielka tajemnica. Ja może nie rozumiem wszystkiego, może nie znam szczegółów odpowiedzi, ale wiem, że za tym wszystkim jest wielka myśl. I to jest jeden element. Drugi element, jak mi się żywi moja wiara, jakim się moja wiara wspomaga, jeśli tak można powiedzieć, to jest wiedza albo nauka. Przekonanie, że istnieje sprzeczność między nauką i religią, jest stereotypem, ale jest fałszywym stereotypem. Bo przecież prawdziwa nauka, jeżeli jest uczciwa, dogłębna, taka jaką nauka powinna być, to ona nie robi nic innego, tylko rozszyfrowuje zamysł Boga, jaki Pan Bóg miał w dziele stworzenia. Każda naukowa teoria, każdy fakt wydobyty ze struktury wszechświata i zrozumiały przez naukę i potem może wykorzystany w technice, to jest element tego wielkiego Bożego zamysłu. Zastanawiając się nad nauką, uprawiając ją, człowiek dotyka sensu. To jest ten sam sens, o którym pytamy w naszym życiu, tylko jak gdyby od innej strony. I dlatego te dwa elementy, życie i nauka, splatają się w jedno i sprawiają, że wiara staje się elementem nieodzownym.